Dziś zbudujemy nieco bardziej rozbudowane miejsce do gniazdowania owadów. Hotel dla owadów. Wiele pożytecznych zwierząt znajdzie tu swój nowy dom. Witam, jestem Sophie. Dzisiaj budujemy hotel dla owadów. Potrzebnych będzie do tego wiele narzędzi i materiałów. Przede wszystkim musimy zbudować ramę. Będziesz potrzebować klocka twardego drewna, czterech desek o wymiarach 80 na 20 cm i po jednej o wymiarach 80 na 40 i 80 na 30 cm. Potrzebna jest także glina i wiertarka, pręty bambusowe, szczypce, nożyce, bity, śruby, różnej średnicy wiertła, gwoździe, ołówek, miarka, papier ścierny, papa, silikon, trzcina, młotek, piła, kątownik, rękawiczki i okulary ochronne. Na początku zaznacz właściwe wymiary. Weź deski o wymiarach 80 na 20 cm, ołówek, składaną miarę i kątownik. Jako podstawę zaznacz na desce 2x40 cm. Ja rysuję dwie kropki, które następnie łączę kątownikiem. To daje mi wspaniałą linię, wzdłuż której mogę później piłować. Potem, 40 cm od wcześniejszych oznaczeń, potrzebujemy kolejnej deski, która będzie ścianą boczną. Tutaj zaznaczam dwie różne długości, 50 i 60 cm, na skośny dach. Ponownie łączę dwie kropki za pomocą kątownika, co daje mi linię, wzdłuż której piłuję. Powtarzamy to drugi raz, ponieważ mamy do czynienia z pojedynczymi ścianami bocznymi. Teraz przechodzimy do dachu. Bierzemy w tym celu deskę o wymiarach 80 na 30 cm. Chcemy, aby dach miał 50 cm długości. Dodajemy więc dwa znaczniki w odległości 50 cm. Ponownie robię dwie kropki i łączę je za pomocą kątownika. Wystarczy narysować linię i już wiadomo, gdzie piłować. Teraz przechodzimy do tylnej ściany. Do tego potrzebna będzie deska o wymiarach 80 na 40 cm. Zaznaczamy ją dwukrotnie na 59 cm. Zrobiliśmy już wszystkie potrzebne oznaczenia i możemy przystąpić do piłowania. W tym celu należy zawsze mocno przymocować deski. Ja mocuję je za pomocą dwóch imadeł na dwóch kozłach. Następnie biorę małą piłę i piłuję pierwszą linię. To naprawdę pomaga, aby później zacząć pracę z dużą piłą. Podczas piłowania należy zabezpieczyć się przed skaleczeniem. Najlepiej robić to w rękawicach, a nawet goglach ochronnych. Jak widać, drewno dość mocno się rozszczepia. Aby pszczoły nie skaleczyły się o te drzazgi, szlifujemy je. Wstępnie pilnikiem, a później drobne krawędzie naprawdę drobnym papierem ściernym. Po zakończeniu piłowania powinniśmy mieć pojedynczą ścianę tylną o wymiarach 59 na 50 cm, dwie ścianki boczne z pochyłem o wymiarach 20 na 59 i 20 na 50 cm, podstawę oraz dwie półki o wymiarach 20 na 40 cm. Najpierw przymocowujemy jedną ścianę boczną do ściany tylnej. W tym przypadku warto poprosić kogoś o pomoc. Jest to zbyt trudne do wykonania samodzielnie. Najpierw wbijamy dwa gwoździe przez ścianę boczną do ściany tylnej jako podstawowe mocowanie. Teraz całość się trzyma i jest stabilna. Zaopatrz się w wiertarkę z bardzo cienką końcówką, która pasuje do rozmiaru Twoich śrub. Śruby powinny pasować do grubości drewna. Wiercimy dwa lub trzy razy przez ścianę boczną do ściany tylnej, aby zrobić otwory na śruby. Dzięki temu drewno nie rozpada się na drzazgi i nic się nie łamie. Tak samo postępujemy z drugą ścianą boczną. Dwa gwoździe i kilka otworów. Po wywierceniu otworów pilotowych wystarczy wkręcić wkręty i wszystko trzyma się wspaniale.
Teraz dochodzimy do podstawy. Jest to deska o wymiarach 40 na 20 cm. Po prostu wciskamy ją pomiędzy ściany boczne i wbijamy kilka gwoździ w podstawę poprzez boki. Najlepiej jest użyć dwóch gwoździ. Oczywiście robimy to po obu stronach, zanim wywiercimy otwory pilotowe i zamocujemy to na stałe za pomocą wkrętów. Na dach bierzemy deskę o wymiarach 50 na 30 cm i zaznaczamy miejsca, w których ma być umieszczony dach. Na krótszym boku deski powinno to być 3,5 cm. Znowu robię dwa oznaczenia w odpowiednich miejscach. Następnie łączę je kątownikiem i rysuję ładną linię. Oczywiście powtarzamy to dla przeciwległego boku. Ponownie 3,5 cm, miarka i rysujemy kropki. Narysuj oznaczenie na dłuższym boku drewna w odległości 5 cm. Kiedy połączysz je wszystkie, otrzymasz kwadrat. Dzięki liniom można wyraźnie zobaczyć, gdzie trzeba umieścić dach. A kiedy jest już prawidłowo umieszczony, możesz go przymocować do ramy za pomocą kilku gwoździ. Teraz, gdy dach został już wystarczająco mocno zamocowany, czas zamontować półki. Na gotowej ramie zaznaczamy miejsca, w których chcemy je umieścić. Pierwsza półka powinna być oddalona od spodu o 15-16 cm. Górna półka powinna być na wysokości 31-32 cm. Teraz wykonaliśmy cztery oznaczenia, które przenosimy na tylną ścianę. Po jednym 15 i 16 cm od dołu, jedno na wysokości 31 i ostatnie na 32 cm. Oznaczenia te wykonujemy na obu ścianach bocznych, aby uniknąć później skośnych półek. Aby mieć pewność, że wbijamy gwoździe we właściwe miejsca, zaznaczamy odpowiednie pozycje. Oczywiście chcemy, aby gwóźdź znajdował się na środku deski. Dlatego umieszczamy oznaczenia raz na 15,5 cm, czyli między 15 a 16 cm, a raz na 31,5 cm, między 31 a 32 cm. Robimy jak zawsze dwie kropki w odpowiednich miejscach. Bierzemy kątownik i rysujemy linię. Teraz bierzemy jedną z desek o wymiarach 40 na 20 cm i wkładamy ją do ramy. Następnie przymocowujemy ją w zaznaczonych miejscach za pomocą gwoździ. Każda z półek powinna być przymocowana za pomocą co najmniej dwóch gwoździ i dwóch wkrętów. Nareszcie rama jest skończona. Teraz wypełniamy trzy powstałe wnęki drewnianym klockiem, gliną oraz trzciną i bambusami. Najpierw zajmiemy się gliną. Można ją kupić w sklepie z artykułami rzemieślniczymi. Otwieram plastikowe opakowanie za pomocą nożyka. Proszę uważać, by się nie skaleczyć. Teraz można po prostu wrzucić blok gliny do ramki.
spłaszczamy glinę rękami i upewniamy się, że wszystkie rogi są wypełnione i glina dosięga aż do drewna. W kolejnym kroku w mokrej jeszcze glinie robimy różnej wielkości otwory. Możesz po prostu użyć ołówków o średnicy od 2 do 9 mm i głębokości 15 cm. Jeśli chcesz, możesz stworzyć z otworów ładny wzór. Ja zaczęłam po prostu robić dziurki. Musisz zostawić trochę miejsca między nimi. Kiedy uznasz, że jest wystarczająco dużo otworów, przegroda z gliny jest gotowa. Kolejną przegródką będzie ta z trzciną i bambusem. Najpierw skracamy trzcinę do odpowiedniej długości. W tym celu po prostu wkładam trzcinę do ramki i przycinam ją za pomocą nożyczek. Należy uważać, aby trzcina nie rozwarstwiła się zbyt mocno. Zniszczone kawałki należy usunąć. Moim zdaniem najszybszą metodą jest włożenie trzciny do ramki, ucięcie jej i pozostawienie na dnie uciętego kawałka. W ten sposób skracasz długość trzciny, trzcina po trzcinie. Powtarzaj to, aż będziesz miał na dnie tyle trzciny, aby wypełnić nią całą półkę. Łatwiej jest umieścić trzcinę, robiąc małe wiązki za pomocą kawałka drutu. Umieść te wiązki w ramie tak, by cała półka była wypełniona trzciną. Pozostałe przestrzenie pomiędzy pęczkami trzciny wypełnij bambusem. Pędy bambusa powinny być wydrążone i starte papierem ściernym, aby owady się o nie nie zraniły. Do ostatniej części naszego hotelu dla owadów potrzebny jest klocek z twardego drewna. Można go również dostać w sklepach z artykułami rzemieślniczymi. Po prostu wywierć otwory w drewnie za pomocą różnej wielkości wierteł. Otwory powinny mieć wielkość od 2 do 9 mm. Możesz wiercić w losowych miejscach lub, jeśli wolisz, zrobić ładny wzór. Jeśli chodzi o blok drewna, ważne jest, aby był on wykonany z drzew liściastych i aby wiercić w kierunku przeciwnym do słojów wzrostu. Upewnij się, że otwory są zamknięte z tyłu. W przeciwnym razie owady nie wejdą do środka. Następnie szlifujemy blok drewna, aby usunąć pozostałości po wierceniu i aby owady nie ucierpiały. Z otworów usuwamy pozostałości po szlifowaniu i wierceniu, a następnie za pomocą patyka do szaszłyków drzazgi, które utkwiły w otworach. Po usunięciu wszystkich pozostałości i zeszlifowaniu krawędzi, drewniany klocek jest gotowy. Teraz po prostu mocujemy go w naszym hotelu. Ten pasuje idealnie, dlatego po prostu wbijam go mocno ręką i gotowe. Nawet nie musimy go przyklejać. Powinno być ok. Doskonale pasuje i nie wypadnie. Teraz wszystkie nasze trzy komory są wypełnione, a my w końcu zajmiemy się dachem, ponieważ owady nie lubią gnieździć się w mokrych warunkach. Aby dach był odporny na deszcz, mocujemy go silikonem. Ja nakładam silikon na wszystkie cztery krawędzie i trochę na środku, aby mieć pewność, że dach jest szczelnie przymocowany.
przecinamy papę. Potrzebne nam będą 3 kawałki o długości 30 cm. Wystarczy wziąć nożyce i przyciąć na odpowiednią długość. Potem można zginać papę w przód i w tył i łatwo powinna się złamać. Przycięte kawałki papy przyklejamy na silikon. Najpierw 2 zewnętrzne kawałki, które mocujemy 2 gwoździami na środku. Na przymocowaną papę nakładamy jeszcze trochę silikonu, ponieważ będziemy tam mocować ostatnią pozostałą część pokrycia dachowego i chcemy, aby było ono odporne na deszcz. Kładziemy środkowy kawałek pokrycia na silikonie i przykrywamy gwoździami zewnętrzne kawałki. Dociskamy go mocno. Najlepiej, gdy dociążymy zadaszenie i pozostawimy do wyschnięcia na około 1 dzień. Wtedy nie powinno się już odklejać i gotowe. Hotel dla owadów ustawiamy w nasłonecznionym miejscu. Najlepiej, jeśli będzie to miejsce osłonięte od deszczu. Może być pod dachem lub blisko ściany. Najlepiej też, gdyby w pobliżu rosły jakieś kwitnące rośliny. W ten sposób pszczoły i owady skorzystają na tym, że ich pożywienie będzie w sąsiedztwie. Wystarczy odczekać kilka tygodni. Gdy tylko pierwsze otwory zostaną zaklejone, oznacza to, że owady już się wprowadzają. Życzymy miłej zabawy przy budowie hotelu i obserwowaniu owadów.